Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Te same miejsce, inna scenizacja. Dzisiaj na tle motoru. I jest taki plan, no bo już 52 lata, 53 mam. Czas odebrał rozum i będzie wycieczka. Sprawiłem sobie motor na raty, kupiłem kufry, no i wyjeżdżam w sobotę w Polskę. Plan jest taki, że z tego kawałka swojej podróży przedstawię obraz tej podróży, tak? Czyli te wszystkie problemy, które się obnażą, bo na pewno one będą, wszystkie niedogodności, przyjemności i może coś ciekawego z tego wyniknie, co będę mógł pokazać dla Państwa. Myślę, że pewnie wielu z Was, tak jak i ja, nigdy w życiu nie wyjeżdżał na taką wycieczkę. I może będzie to dla nich jakaś forma, nie wiem, poradnika, takiego prostego poradnika na poziomie laika. To nawet by się rymowało, drodzy Państwo. I tyle. No, ja już przebrnąłem w domu awanturę za motor, za wyjazd, za te kufry. Wielkim niepowodzeniem był, jeszcze taki miałem mieć kuferek na zbiorniku, ale źle mi go wysłano. Będzie plecak. No i z Bożą pomocą będę ruszał. Także w kwestii tego, co być może w nadchodzącym odcinku się pojawi, jeśli drodzy Państwo, wrócę stamtąd. I drodzy Państwo, i to może nie pojawi się w przyszłym odcinku, co teraz powiem, aczkolwiek jakby z uzupełnieniem ostatniej naszej rozmowy, czy tego, co przedstawiałem, co działo się w naszym suwalskim Wordzie. Mamy już na tę chwilę się o Word już powołanego nowego zastępcy dyrektora. Pan Jasionowski na to stanowisko powołał pana Korneluka. Dla nas, nie wiem, miłośników motoryzacji jest jakaś nadzieja, bo już taki pan Jasionowski zna temat motoryzacji i pan Korneluk to jest radny miasta Suwałk, więc zna problemy miasta i motoryzacji. I mamy właśnie już teraz, jeszcze raz powtórzę, mamy taki plan, że spróbujemy właśnie z tymi panami porozmawiać nad możliwościami, które daje właściwie ich pozycja w tej chwili, na to, żeby coś z naszym tym torem kartingowym zrobić, o co już od wielu lat się kopiemy, bijemy, błagamy i padamy. Czyli taka w mojej ocenie spora szansa, że coś to może zagra, że będzie dobra wola już, ale dobra wola wyrażona w działaniu, nie tylko w mowie i piśmie albo w czytaniu, tylko po prostu w prostym działaniu. Także to w tej kwestii właśnie pana zastępcy. I tu jeszcze tak miałem mówić i miałem nie mówić, no ale może powiem, bo takie mam trochę mieszane uczucia, bo ostatnio tu w przestrzeni publicznej na terenie naszego miasta w jednej z rozgłośni pojawił się taki wywiad, w którym pan dyrektor Jasionowski mówił o nieprawidłowościach, które miały miejsce w naszym tutaj Wordzie i one dotyczyły jakości pracy pracowników, w sensie może ich problemów z tym, jaki stosunek czy relacje panowały na terenie tejże właśnie firmy. I jeszcze ja nie będę komentował, jak kto tam winny i co zrobił, jak się wydarzyło, tylko odbiegając od tego wszystkiego, mi dało do myślenia jedna rzecz. Mamy mnóstwo, nie wiem, linii, infolinii, poradników, co robić, jak robić psychologów i mamy grupę ludzi wykształconych, ja mówię tu o wszystkich egzaminatorach, pracownikach, że tego Wordu i mnie jedna tylko rzecz w tym wszystkim zastanowiła, że ja ani razu nie słyszałem w żadnej przestrzeni publicznej, że oni cierpią. I co mnie trochę zmartwiło, że jakby oni nie potrafili wyartykułować, w jakim oni systemie pracują, czy jak jest im ciężko. I teraz jeśli ludzie z wykształceniem, ludzie z praktyką, ludzie z dorobkiem zawodowym nie potrafią o tym powiedzieć, nie wiem jak było, bo jakby to jest moja ocena własna i to analiza taka moja, nie potrafili o tym powiedzieć, to w jaki sposób analogicznie młodzi ludzie, załóżmy, którzy doświadczają jakiejkolwiek przemocy fizycznej, psychicznej, czy jakkolwiek innej, mają sobie poradzić, skoro grupa zawodowców nie potrafiła sobie poradzić, żeby określić swoje stanowisko na zaistniałą sytuację. I to jest takie, zostawiam dla Państwa do przemyślenia bez żadnej mojej narracji czy sugestii. Drodzy Państwo, i dlaczego o tym mówię? W ogóle czemu ten temat zaczepiłem? Nie, żeby komuś dokuczyć, czy żeby ktoś się poczuł źle,
Tylko tak sobie pomyślałem, bo ostatnio żeśmy rozmawiali o agresji w samochodzie, o tej takiej przemocy psychicznej i innych rzeczach, że tutaj jeden z naszych rajdowców wspominał o tym, że kierowcy sobie nie potrafią radzić. No i nie wiem, czy to jest wszystko do końca prawda, co mówię, bo jakby nie znam relacji załogi, nie rozmawiałem z nią, tylko to z mediów, co usłyszałem, co pan dyrektor powiedział. To skoro mamy pracować, czy te właśnie organizacje mają pracować nad tym, żeby sobie potrafili kierowcy, młodzi kierowcy, adepci poradzić w rzeczywistości, w której potem się odnajdą ze stresem i z agresją i oni mają właśnie tego uczyć, a sami jakby z tej wypowiedzi wynika, nie potrafią sobie poradzić z agresją, która jest wokół nich, tak, załóżmy, czy ze stanem tych warunków pracy, że są skandaliczne i w ogóle normalny człowiek w tych warunkach nie może pracować, no to tu się właśnie te moje pytanie nasuwa, no coś nie tak jest, no to powinni sobie z tym poradzić bez problemu. Są różne organizacje, których można się pożalić i które z tym szybko w 3 miga skończą. Do zobaczenia.